Cześć wszystkim, pozdrowienia dla wszystkich widzów D4W. Od Arka specjalnie dla was. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Arka. Tak jak widzicie, my dalej na łonie tury. Słuchajcie, no wczoraj wyglądało to u nas w ten sposób. Drużyna, a na jej czele Robert jest Lewandowski. Ale słuchajcie, no w tym odcinku wiele ekspertów, także zobaczymy, co oni mieli do powiedzenia. Na końcu nasze opinie, typy, generalnie nasze. No i konkurs, w którym musicie wziąć udział, bo nagrody są zajebiste, szczególnie jedna. Zobaczmy. Oh, LeBron! Lewandowski 3-0! Lewy! Lionel Messi! Oh my goodness! Skąd za ale gol! Co za bramka! Co za bramka! Mam pozdrowienia od króla Mokito Czarka. Już liga prosto za Abstrał. Są te pozdrowienia. Czarek, czy Polska wygra Mistrzostwa Świata? Pytanie. A wyjdzie z grupy? Wyjdzie z grupy na pewno i wygra Mistrzostwa Świata. Moje zdrowie, mieliśmy klub, no to wiemy, że Ludwika, bo Czarek nie pije alkoholu. Dzięki! Na pewno! Serdecznie, z nami Mateusz Worek. Panie Mateuszu, promocja książki pańska i pana Czarka. Pytanie jedno, czy Polska wyjdzie z grupy? Ja wiem, że o to jest mi i tak, tylko na którym miejscu? Czy ta Kolumbia jest do zjedzenia? Jeśli Polska wygra, to myślę, że wtedy niebo jest limitem. Natomiast grupa bardzo trudna. Właśnie tak myślałem. Ja z pokorą do sportu już nauczyłem się podchodzić. Serdecznie, z nami tym razem Sebastian Mila, czyli były reprezentant Polski, obecnie ekspert TVP Sport. Troszkę się boję każdego meczu, ale to może i dobrze, bo zawsze się boję, bo ja każdego się meczu boję, bo jak graliśmy, pamiętam, z Gibraltarem kiedyś w eliminacjach, to się tak siedziałem, mówię, kurczę, żeby nie było jakiegoś scenariusza czarnego. Jakiegoś czarnego, ale wygraliśmy tam 7. Jasne. Więc generalnie czasami tak jest, ale w gruncie rzeczy wyjdziemy z grupy. Na którym miejscu? Ciężko mi powiedzieć, obojętnie już. Jakbyśmy typowali pierwszy mecz, jaki wynik? 1-1? Może być. Bierzemy w ciemno. Może być. Drugi, Kolumbia. 1-0 dla nas. 1-0 dla nas, no i Japonia? 1-0 niech będzie. 1-0 dla nas, no dobra. I z pierwszego miejsca wychodzimy. No dobra, no to dzięki śliczne za rozmowę. Z nami Sebastian Mila. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Siemanko, z nami Łukasz Wiśniowski, czyli z Wiśnia, tak? Z popularnego kanału Łączy Nas Piłka. I wszyscy, powiem wam szczerze, mówią, że naprawdę Senegal to będzie najtrudniejsze spotkanie. Czy ty też tak uważasz? Znaczy uważam, że faworytem tej grupy jest mimo wszystko Kolumbia, to jest najmocniejsza drużyna, natomiast Senegal z racji tego, że to jest pierwszy mecz i to jest drużyna grająca świetnie pod względem fizycznym i będzie pewną zagadką, to na pewno będzie to jeden z najtrudniejszych meczów, jaki przyjdzie nam rozegrać w Moskwie, ale też nie chcę, żeby to zaczęło tak, że mamy trzy drużyny, które nie jesteśmy w stanie pokonać. Co? Ale jakby doceniamy je wszystkie, bo jest to znaczy grupa, czujemy respekt, jest to, ale... Tak, jest to grupa właśnie taka PR-owo słaba, a piłkarsko bardzo mocna. Okej, czyli generalnie wychodzimy z grupy. No oczywiście. Musimy. Dobra, z nami Łukasz Wiśniowski, Łączy Nas Piłka. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Jeżeli w tym pierwszym meczu zagramy dobrze, jeżeli uda nam się nawet zremisować, nie mówię już o zwycięstwie, to myślę, że ta reprezentacja może w siebie jeszcze bardziej uwierzyć i wtedy już tak naprawdę nie będzie czego się obawiać. Natomiast no, kiedy rozmawiam z piłkarzami całkiem prywatnie, nie tylko tutaj na zgrupowaniu, ale gdzieś tam w trakcie tych ostatnich miesięcy, no to oni jednak czują duży respekt do tego Senegalu. No jeżeli zapytałeś mnie, jak będzie na Mistrzostwach Świata, no to powiem, że tak naprawdę to wszystko trzeba w tej chwili spłaszczyć do tego pierwszego meczu. Bo jeżeli tam będzie dobrze, ja wierzę gorąco, że naprawdę możemy awansować daleko. Jeżeli tam pójdzie źle, boję się, żeby to nie była kolejna powtórka z Mistrzostw Świata w 2002 i 2006 roku. Natomiast też przy tym... Nie. To, że wygraliśmy... Wszystkim Robert Lewandowski, kiedy rozmawiałem z nim do książki Tajemnice Kadry i zapytałem o to, powiedział bardzo mądre zdanie, że ma nadzieję, że te ostatnie lata właśnie za kadencji Adama Nawałki wpłynęły też na świadomość polskiego kibica i on też będzie miał tę świadomość, kiedy ten mundial się rozpocznie. Nie będzie oczekiwał złota czy finału, tylko też realnie zagadnienia do tego tematu. No i będzie miał po prostu świadomość, że na Mistrzostwach Świata naprawdę, chociaż to może brzmieć jak truizm, ale tam grają najlepsze drużyny na świecie. Tak, tak. No dobra, kontynuujemy, słuchajcie, naszą rozmowę na temat grupy. Tym razem Tomasz Kłos, czyli były reprezentant Polski, obecnie ekspert TVP Sport. Czyli według ciebie wychodzimy z grupy oczywiście, bo... Oczywiście wierzę w naszych zawodników i jeżeli nic takiego około sportowego się nie wydarzy, to no, przygotowanie i o formę
Ja się przynajmniej nie boję. Dobra, tak byśmy mieli zrobić takie szybkie typowanko. Pierwszy mecz, jak to widzisz wynikowo? 2-1 dla Polski. 2-1 dla Polski, drugi Kolumbia. No według mnie piłkarsko najlepsza ekipa. Drugi mecz 1-1. 1-1, okej. Okay. No i Japonia teoretycznie najsłabszy przeciwnik, ale to różnie z nim jest. 2-0 dla nas. 2-0 dla nas. No to bardzo optymistycznie. Taki scenariusz by był oczywiście najlepszy. Ja gdzieś tam to mówię oczywiście od siebie. Dalej absolutnie nie patrzę. Dla mnie najważniejszą etapem jest wyniki grupowe, bo gdzieś tam to kwalifikuje nas do dalszej, ale do tego jeszcze daleko. Daleko droga. Najpierw przejdźmy grupę, słuchajcie, ale widzę, że tutaj wszystkich pytam, to wychodzimy z grupy, no i trzymamy kciuki bardzo mocno za prezentację. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki śliczne, pozdrawiamy. Witamy serdecznie, z nami Marcin Feddek, czyli osoba, która była chyba najbliżej naszej kadry na Euro ostatnim. No i panie Marcinie, pytanie brzmi następująco. Czy Polska wyjdzie z grupy? Czy jest szansa, by pokonać ten Senegal i Kolumbię? Ja mam nadzieję, że to się uda, że piłkarsko będziemy dobrze przygotowani. Pytanie, jak zniesiemy te wszystkie obciążenia, bo gramy co 4 dni, a jednak część tych piłkarzy no miała w tym roku ma swoje problemy. Miała problemy i to są piłkarze, którzy tworzyli szkielet tej reprezentacji, więc jeżeli tutaj Adamowi Nawałce uda się przygotować ich tak, jak to miało miejsce 2 lata temu, a więc tak jak to było na Euro, gdzie szli wszyscy w górę, jeżeli chodzi o wysiłek, o przygotowanie, o te wszystkie parametry zmęczeniowe, to będę spokojny, ale ostrzegam, to będzie trudny mecz, trudna grupa i jeżeli się nie uda, bo to też się może wydarzyć, to nie miejmy też wielkiego żalu, bo tam przyjeżdżają drużyny, które naprawdę na tym mundialu chcą zagrać. Super, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wierzymy w ten awans, drużyna jest silna, jest mocna. Tak jak sam Robert Lewandowski powiedział dzisiaj na konferencji prasowej. Że... Jestem najlepszy, jestem najsilniejszy. Ja wszystkich rozwalę. Że on odpoczął, te przygotowanie meczowe jest inne. Nie grał tak dużo meczów w tym sezonie ligowym w Niemczech, który się zakończył. Nie. Także to akurat jest mega plus. No i to widać też po nim. No dzisiaj z nim chwilkę rozmawiałem, powiedział, że jest dobrze. Cieszę się, że tutaj jest razem z piłkarzami, oczywiście z kibicami, rozdawali autografy. Dzisiaj był też premier Mateusz Morawiecki, także dużo się działo. Działo się naprawdę sporo i oczywiście będzie się działo jeszcze więcej, no bo to dopiero początek zgrupowania, dzisiaj pierwszy oficjalny dzień taki treningowy. Także wydaje mi się, że drugie miejsce jest w zasięgu i przy dobrych wiatrach 6 punktów powinno być na naszym koncie. No dobra, dzięki ślicznie za rozmowę. Dzięki. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Hej. Teraz pytanie za 100 punktów. Znamy już opinię ekspertów. Kubuś, teraz opinia twoja i moja. Jak ty widzisz naszą grupę? Szybko, w skrócie, jak to będzie? Pierwszy mecz? Już... Pierwszy mecz, no myślę, że remis będzie dobry. Chciałbym zwycięstwa, bo to na pewno w jakimś stopniu ułoży nam drogę do wyjścia z grupy. Dobra, drugi mecz? Drugi mecz gramy z Kolumbią. O, ciężki. To będzie ciężki mecz. Ciężko będzie. Ja tak oglądałem na ten skład Kolumbii, tam jest James, faktycznie tam jest Falcao, tam jest kilku zawodników, wysypał się środkowy obrońca. Dlaczego mamy nie wygrać? No właśnie. Idziemy ze zwycięstwem. Może nie idźmy tak odważnie, że zwycięstwo, ale remis. Ja wierzę, że my w tym meczu powalczymy. Jak mówię, jak zostawimy na tych mistrzostwach serducho i powalczymy, to naprawdę ja czuję, że wynik będzie niezły. Dobra. Zwycięstwo albo remis z Kolumbią. Tak. Japonia? Japonia musimy chyba ten mecz wygrać. To znaczy tak, no nie oszukujmy się, wszystko będzie zależało od pierwszych dwóch meczów. No ciężko dzisiaj powiedzieć, jak my w ogóle będziemy wyglądać w tym turnieju. Ciężko powiedzieć, jak przygotowani zostaną Japończycy. Z tego co wiem, na dzień dzisiejszy wypad Okazaki, chyba najlepszy strzelec reprezentacji Japonii i jedna z największych gwiazd poza Kagawą. Także na pewno, jeśli stracą takiego strikera, będzie im bardzo trudno o ugranie czegokolwiek na tych mistrzostwach. Choć to nie skreślajmy ich, naprawdę. Wszyscy mówią, że Japonia jest przełatwym przeciwnikiem, ona na pewno nie będzie wysłała. No tak, no to samuraje to oni nigdy łatwo skóry nie sprzedadzą. Ja myślę, że tak, pierwszy mecz remis 1-1, drugi mecz 2-1 dla nas, bardzo optymistycznie. I trzeci mecz, wydaje mi się, że będzie też również 2-1 dla nas. Także z kompletem punktów wychodzimy, wiemy, że to jest bardzo optymistycznie. Nie z kompletem punktów. Jeden remis i 2 zwycięstwa. Zobaczymy, na to liczymy. Widzimy się, słuchajcie, w następnych odcinkach. Pamiętajcie również o konkursie, który jest przewidziany na ten mecz. Wiadomo, dokładny wynik spotkania meczu, generalnie którego chcecie meczu. Polska, Senegal, Polska, Kolumbia i Polska, Japonia. Dokładny wynik spotkania i strzelca przynajmniej jednej bramki z tych jeden z meczu. Wpisujcie w komentarzach, do tego łapa w górę i subskrypcja kanału, to jest najważniejsze. Dostajecie naprawdę super nagrody. Zerknijcie zresztą na opis, który jest podany pod tym filmikiem. Ja mam pomysł na nagrodę. Może jeśli ktoś wytypuje wszystkie 3 wyniki reprezentacji Polski, dostanie na przykład koszulkę reprezentacji Polski, bo to też na pewno nie Dobra. Jest łatwe, okay. A nagroda jest warta świeczki. Także... Z podpisami zawodników. Aż tak optymistycznie? No damy radę to załatwić. Dobra, okej. Okay. Jak ktoś wytypuje wszystkie 3 mecze, dostaje koszulkę reprezentacji Polski. Dobra. Dokładne wyniki strzelca przynajmniej jednej bramki. No mission impossible, ale liczymy... Ale warto. Ale tak, warto. Dobra, no to tak zrobimy, okej. Okay. Podbijamy stawkę. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, śledźcie nas, bo to dopiero początek zabawy. Siemano!